Przygotowania do kilkutygodniowego wyjazdu to dosyć spora operacja logistyczna, przynajmniej w moim przypadku. Jak widać, muszę zabrać ze sobą tyle rzeczy, tekstyliów. Tu zabieram ręcznik, poszwa, prześcieradło, mały ręcznik, te shirty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, trzynaście. Trzynaście do chodzenia, bo białe są do spania, więc trzynaście t-shirtów. Maksymalnie wyjeżdżam na 3 tygodnie, nie wyjeżdżam nigdy dłużej, ewentualnie krócej. No 21 dni, 13 t-shirtów, to tak wychodzi, że częściej co drugi dzień nowy. Czyli tak, przyzwoicie. Spodnie. Raz, dwa, trzy, cztery sztuki. Plus piąte na sobie. I tu mam szóste krótkie spodenki. 21 dni. Podzielić przez 5. 4 dni wychodzi na jedne spodnie. Czyli tak. Nie za mało, nie za dużo. Bluzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery bluzy. Czyli też tak po 4-5 dni. Na jedną i koszulki na górę, jak będzie cieplej. No właściwie do t-shirtów można je dołączyć, czyli tak 16 podkoszulków bądź tam t-shirtów mam. Kamizeleczka oczywiście wyprana i coś jakby było chłodniej. Jakiś deszczyk czy coś, polar i taki bezrękawnik. Bardzo fajna rzecz. Oczywiście bielizna. Mógłbym wziąć 22, 23, parę skarpetek i tyle samo bielizny. Jednak biorę zazwyczaj około 10 par tego, 8 par tego. Także po tygodniu zazwyczaj robię takie pranko. I to sobie wszystko przepieram. Na weekendzie. No. Oczywiście do tego dochodzi jeszcze kołdra, która została, i koc, która została w szafie na bazie.